Dni Działdowa to wydarzenie, które w tym roku miało szczególne znaczenie, ponieważ miasto obchodziło swoje 680-lecie. Impreza przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów. Organizatorzy zadbali o bogaty program kulturalno-rozrywkowy, w tym liczne koncerty, występy artystyczne oraz wydarzenia sportowe. 680. rocznica jest to piękna rocznica okrągła. Nie mamy takich tradycji, żeby te okrągłe rocznice świętować w restauracjach czy na jakichś zamkniętych imprezach dla wybranych osób. Uważam, że te pieniądze powinniśmy inwestować w atrakcje dla naszych mieszkańców. Stąd też tutaj będzie się działo przez te 3 dni naprawdę bardzo, bardzo dużo. A czego nam życzyć? Tego, żebyśmy dalej się tak rozwijali, jak rozwijamy się w ciągu ostatnich minionych lat. W programie nie pominięto tych najmłodszych. Dla dzieci przygotowano warsztaty literacko-teatralne pod nazwą Pan Poeta Show, czyli interaktywne spotkanie z bajkopisarzem, które łączyło naukę z zabawą. Przygotowanie właśnie do spotkania z dziećmi polega na tym, aby troszeczkę zrozumieć ich świat, wejść w ich świat, w świat zabawy, w świat doświadczania i świat emocji, bo jako dorośli jesteśmy tacy troszkę, jakby to ująć, sztywni, niekoniecznie chcemy się bawić, udajemy dorosłych czasami bardziej niż nimi tak naprawdę jesteśmy i tak jak pan był uprzejmy wspomnieć, rzeczywiście no bez tego świata dziecka nie ma frajdy, nie ma radości, nie ma też pisania dla dzieci, do którego też trzeba się odpowiednio przygotować i tak jak już wspomniałem kilka razy, no wejść w ten świat dziecka, który nie jest naszym światem, nie jest światem dorosłych, ale jak się w niego wejdzie, to nie za bardzo chce się wracać do świata dorosłych. W ramach obchodów odbył się także turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników, jak i kibiców. Turniej ten jest już stałym punktem programu Dni Działdowa, przyciągającym amatorów siatkówki plażowej z całego regionu. Zawody rozegrano na boiskach przy ulicy Świerkowej, a udział wzięły zarówno lokalne drużyny, jak i zespoły spoza Działdowa. Jest to turniej o Puchar Burmistrza miasta Działdowa, wpisany już właśnie w Dni Działdowa, jako coroczna taka impreza towarzysząca. W dniu dzisiejszym zgłosiło się do nas 8 drużyn, przyjechali zawodnicy m.in. ze Szrańska, z Mławy, z Kozłowa, z Działdowa, także frekwencja dopisała. Jak w poprzedniej edycji, tak i w tej mamy fajną pogodę, fajnie przygotowane boisko, dobre drużyny, także myślę, że zawody będą na wysokim poziomie. Tegoroczne Dni Działdowa były pełne emocji i zabawy, łącząc sport, kulturę i muzykę, co sprawiło, że były niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich uczestników.